I kolejne produkty, które chcemy zaprezentować, są to produkty, które zalecane są podczas regeneracji organizmu gołębia. I właśnie więcej o nich powie ponownie nam pan Berger. Proszę bardzo. Ja, hier haben wir Produkte für die Regeneration. Tu przedstawiamy produkty, których używamy do regeneracji gołębi. Ein Produkt, was man auch nach antibiotischen Behandlung oder während Krankheiten oder nach Krankheiten. Mówi tutaj jeden z produktów jest Avipan, który możemy podawać po antybiotycznych kuracjach czy po chorobach. Hier hat man Aminosäuren in der hohen Konzentration enthalten. Mówi tutaj w tym produkcie jest wysoka zawartość aminokwasów. Vitamin B kompleks. Vitamina B kompleks. Auch Elektrolyte. Również elektrolyty. Aber Schwerpunkt auf Aminosäuren, die einzeln lebensnotwendige Aminosäuren, die der Körper gar nicht selber bilden kann, die ale szczególnie te aminokwasy, które są powiedzmy w pojedynczych takich częściach, które organizm w ogóle sam nie produkuje. So, so etwas wird auch gerne nach dem Wettflug eingesetzt. Mówi, to jest chętnie stosowane przez hodowców w polocie. Um dem Tier eben diese Nährstoffe in einer hochverfügbaren Form schnell zuzuführen. Aby gołębiowi po prostu tej energii z powrotem w bardzo szybkim, krótkim czasie przywrócić. Was sich dann auch sehr, sehr etabliert hat, ist die Gabe von Elektrolyten direkt am Flugtag. Tak samo jest Elektrolit 3 Plus, który się bardzo dobrze przyjął wśród hodowców, którego się podaje też po locie, daje bardzo duży efekt, nie? Da hatten wir verschiedene Produkte, an Renfit beispielsweise auch, aber die haben wir heute nicht mehr. Wir haben myśmy mieli wcześniej takie produkty jak Renfit i ten, dzisiaj nie mamy ich, zastąpione zostały tym produktem Elektrolit 3 Plus. Genau, und das Elektrolyt 3 Plus ist eben eine neue, spezielle Mischung, die wir entwickelt haben. Jest to nowy produkt, nowa mieszanka, która została przez nas tutaj opracowana. Und das wird von auf vielen, vielen Schlägen. Jest w naprawdę wielu gołębnikach testowana pozytywnie. Vor allen Dingen eben bei hohen Temperaturen ist es üblich, dass man direkt bei der Ankunft Elektrolyte gibt. Szczególnie przy wysokich temperaturach, jeżeli gołębie wracają do domu, jest bardzo wskazane właśnie ten elektrolit 3 plus podać, gdzie efekt tego jest naprawdę momentalnie widoczny. So, bei dem Produkt MUM haben wir es mit einem Energieprodukt zu tun. Produkt MUM, tutaj mamy z produktem energetycznym do czynienia. Ja, to są also hauptsächlich Kohlenhydrate, die schnell verfügbar sind. Mówi, tutaj w tym są węglowodany, które bardzo szybko przechodzą do krwi. Und so etwas verabreicht man nach dem Wettflug. To również podajemy, albo szczególnie powinno się to podać po locie. Um diese schnelle Wiederaufladen der Energiespeicher zu ermöglichen. Żeby tą energię z powrotem naładować. Also es verkürzt damit die Regenerationszeit. I ten czas regeneracji gołębia skraca się. Und auch vorm Flug, um die Energiedepots aufzuladen, macht so etwas Sinn. Also die Kohlenhydratspeicher vorm Wettflug zu füllen. Da wird I żeby ta zawartość tych węglowodanów przed następnym lotem była już w organizmie. Also ein reines Energieprodukt. To jest taki czysto energetyczny produkt. Ja, hier sind wir ja quasi unser Schwerpunkt der Regeneration. Mówi tutaj, to jest taki szczególny punkt regeneracji. Und hier haben wir im letzten Jahr ein neues Produkt jetzt auf den Markt gebracht mit dem Rotosan. W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek nowy produkt pod nazwą Rotosan. Hier haben wir eigentlich die Idee aufgegriffen, die viele Züchter in Deutschland umsetzen, ein organisches Phosphor. Tutaj jest ta idea przełożona na praktykę, gdzie dużo hodowców w Niemczech organiczny fosfor używało. Und uns ist es gelungen hier ein Butterphosphan, das ist der wesentliche Bestandteil. A nam udało się produkt taki Butterphosphan, którego tutaj największa część jest. In einer im Trinkwasser stabilen Form eben herzustellen. Żeby on był stabilny w wodzie, udało nam się to zrobić. So, und das wird in die erste Tränke nach dem Wettflug mit verabreicht. Podaje się to zaraz po przylocie, jak gołębie przylatują. Pierwsze pojenie gołębi powinno się podać ten Rotosal, albo podajemy ten Rotosal. Und das ist bei kurzen, leichteren Flügen nicht so entscheidend. Przy krótkich, lekkich lotach, no nie ma to większego znaczenia. Aber wenn lange Wettflüge sind,
anstrengende Wettflüge, wo die Gauben sehr gefordert sind. Aber jeżeli loty były takie ciężkie, trudne, gdzie gołębie musiały naprawdę powalczyć. Und wenn man den Reiseplan in Polen auch noch sich betrachtet. Jeżeli popatrzymy plany lotowe, jakie są w Polsce. Wo ja ab Mitte der Saison enorme Kilometerleistungen verbracht werden. Bo gdzieś by praktycznie od połowy sezonu naprawdę duże kilometry gołębie muszą latać. Muss ja das Interesse extrem hoch sein, dass die Tiere schnell diese Anstrengungen überwinden. To hodowcy powinni mieć interes do tego, żeby ich gołębie jak najszybciej się regenerowały, żeby jak najszybciej wracały do formy. So, wenn man in dieser Konzentration dieses Butterphosphan über die Tränke verabreicht, wird man beobachten, dass die Tiere unheimlich schnell sich erholen nach dem Wettflug. Jeżeli podamy właśnie ten produkt Rotosal w takich dozach, jak tutaj jest podany, będziemy momentalnie widzieć, że te gołębie no, bardzo szybko się regenerują. Das ist hier jetzt in einer hohen Konzentration enthalten. Man kann das mit den anderen genannten Produkten auch mischen. Możemy to mieszać z tymi wszystkimi innymi produktami. Und was seitdem ich solche Produkte oder seitdem wir mit dem Rotosal in der Entwicklung angefangen haben, habe ich zum Beispiel bei meinem Taubenschlaf festgestellt, immer od momentu jak zaczęliśmy robić testy, próby i z tym Rotosalem, to tutaj pan Berger nawet we własnym gołębniku, dass immer wenn schwere Flüge waren, jak były ciężkie loty, in der Folgewoche, mówi przed tygodniem, habe ich extrem bessere Ergebnisse als vorher gehabt. To znaczy tydzień po podawaniu, tydzień po ciężkich lotach miał lepsze efekty lotowe aniżeli przed. Ja, wir hatten zum Beispiel einen Wettflug, wo sehr anstrengend war, 500 Kilometer Flug, sehr schwer. Na przykład mieli lot z odległości 500 km, mówi był to bardzo trudny lot. So, und an diesem Wettflug habe ich noch ein gutes Ergebnis, aber ein relativ normales Ergebnis gehabt. I w tym locie miał osiągnięcie takie no, normalne, nie? So, und die Woche drauf. Aber tydzień później. Ich glaube 7000 in den ersten 10. 7 gołębi w pierwszej dziesiątce. So, und der Grund liegt darin begründet, dass ich durch den Einsatz vom Rotosal diese vorhergehende Anstrengung, die Tauben so gut hinter sich gesteckt haben. Myśli, że to jest związane z tym, że poprzez podanie tego Rotosalu, te braki, które były po tym, one się tak wyrównały, a nawet powiększyły, dass in der Folgewoche die Tauben wieder super in Verfassung waren. Że te gołębie akurat na ten lot były no, w idealnej formie. Sie hatten quasi einen Vorteil den anderen gegenüber, denen das nicht gegeben. I to jest Vorteil, to będzie taki, to jest taka przewaga nad innymi, którzy tego nie dają. Also im Grunde genommen, von Flug zu Flug lassen die Tauben ja irgendwo Substanz. Tak jak jest, że z lotu na lot gołębie tam powiedzmy tracą trochę ze swojej substancji, nie? Und der Rest des Wettbewerbs, die haben nachgelassen, während meine die Form gehalten haben. I ci hodowcy zostają z tyłu, a ci, którzy to podają, oni tą formę cały czas utrzymują, bądź nawet poprawiają, nie? Ja, das war letztes Jahr der sechste Preisflug, glaube ich, war. Es war schon 500 Kilometer. W zeszłym roku na przykład szósty lot, 500 ja, kilometrów. Die nächsten drei Wettflüge habe ich unglaublich gut gemacht. I to był taki cięższy, ale następne dwa loty no, wyszły super dobrze. Und das führe ich auf dieses Rotosal mit zurück. Jest przekonany, że z powodem tego było podawanie tego Rotosalu. Also wenn man über Regeneration nachdenkt, jeżeli myślimy o dobrej, szybkiej regeneracji, mówi, to te cztery produkty naprawdę spełniają w pełni swoją rolę. Czyli mamy, że tak powiem, omówione kolejne produkty, te, które przydadzą się przy regeneracji organizmu gołębia, zarówno czy to po locie, czy przy jakimś innym obciążeniu. Dziękujemy bardzo i za chwilkę będziemy mieli kolejne produkty. Pozostając przy koncepcji regeneracji organizmu gołębia, rozszerzymy to trochę tutaj o kolejne produkty, o których powie oczywiście pan Berger. Proszę bardzo. Jetzt. Ja, also das eine, Regeneration besteht eigentlich aus zwei Phasen. Das eine ist die schnelle Regeneration. Regeneracja, rozumiemy pod to, w takiej regeneracja, dwie fazy. Ta szybka regeneracja. Mit Nährstoffen eben, schnell die Nährstoffe zuzuführen. Poprzez to, że podamy produkty, które bardzo szybko wchłania się do organizmu i dają ten efekt. Und was man aber durch wissenschaftliche Studien festgestellt hat, ist, dass, ale mówi, poprzez badania naukowe zostało stwierdzone, dass am Tag nach dem Wettflug, że dzień po locie, eine Regeneration der Muskulatur stattfindet. Musimy zrobić regenerację mięśni. Ja, man braucht nicht glauben, dass auf dem Wettflug Muskeleiweiß verbrannt wird. Das findet nicht statt. Mówi, nie trzeba wierzyć w to,
że podczas lotu zostały mięśnie spalone, nie ma czegoś takiego. Wenn die Taube nicht mehr so rund ist wie am Einsatztag. Mówię, jeżeli gołąb nie jest tak napompowany jak w dniu wkładania, ist dieser Volumenverlust in der Muskulatur. Mówi, to ta objętość tej muskulatury jest zmniejszona. Der ist dadurch begründet, dass die Taube Flüssigkeit verloren hat. Ale mówi, jest to spowodowane tym, że gołębie straciły dużą ilość wody und Energie verloren hat. I energia z niego została. Więcej energii spalonej. Wenn die Energiereserven im Muskel verbrannt werden, haben wir weniger Volumen. Mówi, jeżeli ta energia w mięśniach jest bardziej spalona, no to wtedy mamy mniejsza objętość mięśni. Anhand von Blutuntersuchung weiß man. Mówi, poprzez badania krwi wiemy, dass während des Wettfluges kein Muskeleiweiß abgebaut wird. Mówi, to wiem poprzez te badania krwi, wiemy na pewno, że żadne białko z mięśni nie jest spalane. Deswegen sollte man auch nicht direkt nach dem Flug hohe, große Eiweißmengen füttern. Dlatego zaraz po locie nie jest wskazane podanie dużej ilości białka. Weil das erste, was die Taube macht, ist die Energiereserven wieder auffüllen. Mówi, bo najważniejsze, co jest, co gołąb potrzebuje, to jest odbudować rezerwy energetyczne. Wenn man jetzt am Flugtag viel Eiweiß füttern würde, bo jeżeli w dniu przylotu podamy dużo białka, über Erbsen zum Beispiel, na przykład poprzez podanie grochów, oder Eiweißpräparate auch, czy preparatów białkowych, dann würden die Tauben aus diesem Eiweiß Energie bilden, mówi, to gołębie z tego białka zaczną wytwarzać energię, und verschlacken quasi durch diese Eiweißfütterung. I po prostu no, zanieczyszczą się tym białkiem. Ja, wenn man aus Eiweiß Energie gewinnt, fällt Stickstoff an. Der Stickstoff, bo poprzez uzyskanie z białka energii. Und das sind die Stoffwechselschlacken. Wenn Eiweiß in Energie umgewandelt wird, entstehen Stoffwechselschlacken. Und dann reden wir von blauem Blut. To jest takie zanieczyszczenie powstaje w gołębiu i dlatego mówimy wtedy o takim no, niebieskiej krwi, jak to się tu w Niemczech tak używają takiego słowa. Deswegen sollte man am Flugtag keine extra Eiweißzugabe geben. Dlatego w dniu przylotu gołębi z lotu nie powinno się podawać preparatów białkowych. Was man aber gelernt hat durch die wissenschaftlichen Untersuchungen, ale poprzez badania naukowe czego się nauczyli się? Dass der Körper der Taube nach einem Tag nach dem Flug eine Art Inspektion durchführt. Że gołąb po dzień po locie robi taką, powiedzmy, jakby inspekcję swojego organizmu. Also ein Muskel, der hart gearbeitet hat. Mój mięsień, który ciężko pracował. Der erneuert sich quasi. Mówi, odbudowuje się. Und an diesem Tag, diesen Erneuerungsprozess zu unterstützen, i mówi, ten proces tej odbudowy, żeby wspomóc, ist es sinnvoll, diese Bausteine, die in den Muskel eingebaut werden, also zur Verfügung zu stellen. Mówi, to te elementy, które są potrzebne do odbudowy tych mięśni, żeby tym gołębiom to podać. Und im Muskel haben wir eben Eiweißbausteine notwendig. Mówi, a do odbudowy mięśni potrzebujemy białka. Deswegen sollte am Tag nach dem Wettflug dlatego dzień po locie ein hochwertiges, leicht verdauliches und powinniśmy podać lekkostrawne, wysokowartościowe białko. So ein Eiweiß zugefüttert werden. So, dafür haben wir das Eiweiß 3000. Do tego my mamy białko Eiweiß 3000, to jest białko. Das heißt K plus K, weil das kurzkettige Eiweiße sind. To jest K plus K, bo to jest K plus K, kurz fristige, czyli to w bardzo krótkim czasie te właściwości białkowe zostają wprowadzone do mięśni. So, und kurzkettig heißt, dass die leicht verdaulich sind. I to znaczy, że one są bardzo lekkostrawne. Von der Aminosäurezusammensetzung entsprechen die der Muskulatur. Mówi, jeżeli chodzi o aminokwasy, to one dokładnie są tak samo, to jest dokładnie tak samo zbudowane jak mięśnie. Das heißt, es ist halt optimales Protein. Czyli to jest optymalne białko. Bei dem Eiweiß 3000 ist es ein Produkt, was übers Futter verabreicht wird. My ten produkt Eiweiß 3000 podajemy przez karmę. Und um diese Regenerationsphase, auch den Verdauungstrakt noch zu unterstützen, sind hier noch Bestandteile enthalten, die für den Verdauungstrakt gut sind. Mówi, i tutaj poprzez to, żeby ten czas regeneracji skrócić, ale prócz tego są jeszcze elementy tu zawarte, które wspomagają też jelito grube. Beispielsweise Heilerde. Na przykład Heilerde to jest so eine Tonerde.
Ton Erde to jest glinka. Glinka to jest taka, to ciężko jest powiedzieć, to Heil Erde. Ist auf jeden Fall ein Bestandteil, der im Verdauungstrakt Abbauprozesse, Abbauprodukte, Toxine, Gifte bindet und dadurch auch. To jest taki produkt, taka glinka, czy ten powstaje, która te wszystkie toksyczne bakterie, rzeczy w jelicie grubym, ona to wszystko razem wchłania i wydala. Also es ist nicht nur ein Eiweißprodukt, es ist auch noch ein Produkt, was die Darm, den Darm mit unterstützt. Czyli to nie jest produkt tylko do tego, żeby odbudować mięśnie, ale również wspomaga jelito. So, und dann haben wir auch noch als K&K Eiweißsachets. Mamy to w takiej formie drażetek. So, das sind dann eben Drażets, wo man einzeln to są, die Tauben mit den Eiweiß versorgt. To są drażetki, które możemy gołębiowi podać do czego? Do indywidualnego. Do indywidualnego podania, tak. Also beispielsweise, wenn Tauben verspätet kommen. Na przykład gołąb, który później wróci. Ja, oder auch mal Weitstreckentauben, die nach einem weiten Flug zurückkommen, um die zu unterstützen, individuell. Albo gołębie takie, które z dalekiego lotu wracają, ten, żeby go bardziej wspomóc, no to podamy do dzioba. So, da hat man also eine individuelle Eiweißversorgung. Was man vielleicht noch dazu sagen muss zu dem Produkt? Jeżeli mógłby coś jeszcze do tego produktu powiedzieć? Dass dieses Produkt 60% reines Eiweiß enthält. Ten produkt ma 60% czystego białka. Ja, und organisch gebundenes Eisen noch enthält. Was für die Blutbildung. I organiczne żelazo. To jest to samo, tylko różni to forma podania, te tak. Dwa produkty? Tak. No, von Wirkung ist das gleiche, ale snuła. Tak, tak. Czyli to jest, to jest do indywidualnego podania, to jest do podania na karmę. Was die Eiweißversorgung betrifft, sind die gleich zu bewerten. Beim 3000 hat man noch Effekte auf die Verdauungstrakt. No, bo jeżeli to chodzi o regenerację białka, to są te same. Tylko, że w Kapluska Eiweiß 3000 jeszcze dodatkowo są te substancje, które wspomagają jelito. Mhm. Rozumiem. Und das ist etwas, was ich lange Jahre eigentlich gelernt habe. Dieser eine Tag mit der extra Eiweißversorgung. To jest coś, sehr, sehr wichtig. Co przez lata mówi, nauczył się, co zaobserwował, że właśnie ten dzień po locie, powiedzmy poniedziałek, jeżeli niedzielny lot jest, zaopatrzenie tych gołębi tym białkiem jest naprawdę bardzo ważne dla całego sezonu lotowego. Wir füttern ja heute oftmals Futtermischungen, die sehr energiebetont sind. Mówi, dzisiaj karmią ludzi, dużo ludzi karmi taką energetyczną karmą. Ja, wo auch der Anteil der eiweißreichen Komponenten bewusst niedrig ist. Ale komponenty białkowe są w tej karmie niższe, czyli nie ma już grochów, takich wyki. Und ich habe oftmals mit Züchtern zu tun gehabt, die sehr erfolgreich diese Fütterungskonzepte angewendet haben. Rozmawiał z wieloma hodowcami, którzy tą koncepcję tego karmienia z bardzo dobrymi efektami stosowali. Und manchmal nach 6, 7, 8 Flügen, aber die Leistung nachgelassen hat. Ale po 6-7 lotach no, było jakieś takie załamanie formy. Ja, dann diskutiert man ja auch, woran liegt das. No i wtedy powstają różne dyskusje, dlaczego takie coś powstaje, co jest powodem tego. Und im Endeffekt habe ich dann immer recherchiert, was haben die Züchter gemacht, waren die Tauben gesund. Poprzez to on starał się dowiedzieć od tych hodowców, nie, co robili, jak podawali, co podawali, jak karmili. Und sehr, sehr häufig, fast 100% war, dass dann diese Eiweißfütterung am Tag nach dem Wettflug nicht gemacht wurde. I w większości przypadków było to, że ci hodowcy, powiedzmy, dzień po locie nie stosowali absolutnie żadnego białka. Das hat mir gezeigt, dass es sehr wichtig ist. On das, i poprzez to zrozumiał, to mu pokazało, jak ważne jest uzupełnienie po locie na drugi dzień tego białka. Und eigentlich sollte man das auch von Beginn an der Saison machen. Also auch bei kürzeren Flügen schon diese Eiweißversorgung sicherstellen, damit der Körper immer wieder die Muskulatur regenerieren kann. Ale w zasadzie myśli, że powinno się to zacząć od samego początku, nawet przy tych lżejszych lotach jednak to podawać, żeby ten organizm, te mięśnie były do tego przyzwyczajone, żeby one się samoczynnie regenerowały. Ja, und das ist wie gesagt auch wissenschaftlich belegt, dass am Tag des nach dem Wettflug diese Regeneration der Muskulatur stattfindet. I to jest naukowo udowodnione poprzez badania, poprzez testy, że ten dzień po locie jest naprawdę tym bardzo ważnym dniem, jeżeli chodzi o to dodanie białka. Für mich ganz wichtige Futterergänzung. Tak jak tutaj dla niego naprawdę taki bardzo ważny
produkt. Czyli kolejne produkty będą mieli hodowcy u nas mogli do przemyślenia to, co tutaj usłyszeli o tych produktach. Będą mogli sobie, że tak powiem, przeanalizować i zastanowić się, czy będą chcieli u siebie stosować. Na razie dziękujemy, a my przejdziemy do kolejnego, że tak powiem, omówienia kolejnej koncepcji. Okej.